Cześć, jestem Kamila i Paweł. Dla dzisiaj przygotowaliśmy dla was zestawienie top gier roku 2017, gdyż był to rok obfity gry, ale głównie jednak w gry indie. Może ja zacznę na razie od Dobra, zestawienia. leć swoimi i będziemy coś tam o nich e, rozmawiać. Przygotowałam sobie takie zestawienie, według mnie, najlepszych gier indie roku 2017. No i troszkę się mi ich zebrało. Wybrałam takie naj, najgłówniejsze, żeby tutaj też z tego nie rozwlekać. No to na mojej liście znalazły się gry takie jak Hellblade, Senua's Sacrifice, Everything, Night in the Woods, Hollow Knight, Cuphead, What Remains of Edith Finch, Kindergarten, Doki Doki Literature Club i Dream Daddy. A Dad Dating Simulator. No i może zaczniemy od chyba mojej ulubionej gry. Hellblade. Czyli Hellblade. No, Dokładnie tak. Od tego bym zaczął. Ja tam grą osobiście byłam po prostu zachwycona. Była dla mnie perfekcyjna pod każdym względem. I troszeczkę też zredefiniowała dla mnie, czym są w ogóle indyki, bo nie jest dla mnie do końca indykiem w zasadzie Hellblade. I hmm. tak też często był nazwany jako triple I, hmm. tak? Albo czy jeszcze w jakieś double A, słyszałam określenia i tak dalej. Też takie słyszałeś? No, słyszałem, słyszałem. Dość dużo tych redaktorów growych z tych niby lepszych portali tego używało, nie? Co mogę powiedzieć od siebie? No, nie grałem, bardzo żałuję, bardzo żałuję Żałuj. Ale gra, jak na indyka, bardzo długo otrzyma cenę premierową. Nie wiem, czy zauważyłaś. Nie sprawdzałam szczerze mówiąc, ale ufam, że ty sprawdzałeś. Tak, obecnie chyba teraz kosztuje około 80 zł. To ja A... tyle że się kosztowała na początku. A na Gogu albo. tak, na Gogu 120 zł. No... Jak na indyka było to dość dużo, jeśli, um, jeśli bierzemy pod uwagę tylko indyki, co nie? I nie biorąc pod uwagę jakości tej gry i tego z czym mamy do czynienia, może to być dość zaporowa cena dla no, casuala, no nie? No nie jest to standardowa cena dla indyków, generalnie standardowa cena oscyluje chyba około 50 zł. No tak, a 50 zł za Indyka to dość rozsądna cena, chociaż no, wiadomo, były takie kwiatki jak No Man's Sky, chociaż oni mieli akurat finansowanie od Sony, więc te ceny mogli podnieść, Hellblade ale... Hellblade nie miał finansowania też jakiegoś? Hellblade? Czy był totalnie niezależny? Wydaje mi się, że niezależny. Ale na pewno mieli dosyć e, spory team, tak czy siak, e, jak na gry Indy znowu, e, i też mieli dosyć Zamasowane technologie, na przykład generalnie cała no, główna postać, ty też jesteś jedna postać mm -hmm. w grze, e, mia, była stworzona metodą e, body scanning e, i co ciekawe zeskanowali w ogóle e, m, dziewczynę, która jest sportsmenką i bodybuilderką, także nie można powiedzieć, że jest zachuda, czy coś w tym stylu, jak się często pojawiają takie głosy, nie jest za chuda, jest taka, jak powinna być umieśniona, i szczupła i bardzo mi się podobała. Cały design postaci był dla mnie świetny i przyjmujący. Gra aktorska też była przyjmująca dla mnie, bo generalnie ciało to jedno było, a głowa, głos, twarz to była generalnie druga osoba, aktorka profesjonalna, która według mnie też świetnie się spisała po prostu i natchnęła w tą postać bardzo dużo życia. Cała gra jeszcze powiem tak trochę więcej, bo ja w to grałam i, i ja w to grałam. i recenzowałam. Naszą recenzję można, tę recenzję można przeczytać na naszej stronie. Generalnie gra jest utrzymana w takiej mrocznej konwencji, jak pewnie wszyscy wiedzą, generalnie twórcy postawili sobie jako cel przedstawienie choroby psychicznej w medium, jakim są gry. Zostało to, została pokazana schizofrenia. W taki sposób, że no generalnie tę grę powinien się słuchać, grać na słuchawkach, ponieważ wtedy mamy możliwość słyszenia głosu w taki bardziej przekonujący sposób. Mając słuchawki na uszach, słyszymy te głosy z tyłu, z przodu, obok siebie i tak dalej. Było to, cały projekt tego, tej oprawy dźwiękowej był stworzony w, przy współpracy z osobami chorymi na schizofenię oraz z neurologami. Dlatego też jest to otworzone podobno, bardzo, bardzo szczegółowo i akuratnie. Tego nie jestem w stanie oczywiście stwierdzić, ale wierzę, że, że rzeczywiście. Jest to dopracowana kwestia, no i naprawdę robiła na mnie wrażenia, A jednocześnie nie jest męcząca, To nie jest tak, że w pewnym momencie myślisz sobie zaraz mnie popierdoli od tych głosów, tylko one jakby też pojawiają się z wyczuciem. Czasami ich nie ma w niektórych momentach. W niektórych momentach się pojawiają, na przykład jak rozwiązujemy zagadkę, albo y, gdy walczymy z jakimś przeciwnikiem, mówią nam, kiedy mamy wykonać bloki i tak dalej, ale nie są natrętne i to jest bardzo ważne. No i myślę tyle o że nie będziemy go już dalej męczyć. No i jeszcze warto wspomnieć, że w grze nie, nie znajdziecie typowego hada, co nie. Eee, nie ma żadnych wskaźników i tak dalej. Bo z, twórcy zrezygnowali z tego właśnie na rzecz e, tej zwiększonej immersji. Tak. tak mi się wydaje. Hadem są głosy tak mm -hmm. jakby. One ci mówią ewentualnie, jak połapać się w otaczającym świecie. Tak, że to naprawdę nie odczuwa się braku Hada w ogóle. Kolejną grą, której też chciałabym wspomnieć bardziej na początku jest Night in the Woods, która była dla mnie grą, która była dla mnie majstersztykiem pod względem pisania gier. Gdyż było tam coś w zasadzie bezprecedensowego, było przedstawienie takiego bardziej millenialsowego spojrzenia na świat, bez takiej ironii, bez takiego e, krytycyzmu, jaki się pojawia obecnie w mediach. Było to bardziej takie właśnie wyciągnięcie ręki, taka próba zrozumienia tego, tych milenialsów, e, trochę właśnie zagubionych w świecie i tak dalej. Wszystko to w takiej, e, takiej oprawie bardziej e, kreskówkowej, bardzo takiej, takiej ładnej, e, takiej też e, niedefiniującej jasno kto jest kim, bo postacie były zwierzętami. E, I nie miały żadnych tam jasno określonych, e, jakby to powiedzieć, no, e, cech, kar no, cech męskich czy żeńskich, mm -hmm. czy jakichkolwiek. Bardziej chodziło tutaj o ich charakter niż e, o cokolwiek innego. Bardzo mi się to podobało i naprawdę myślę, że to jest mm, taki must play dla każdej osoby, która chce pisać gry pod względem fabularnym. Grałeś w Night in the Woods albo się oglądałeś let's play? Em? Let's play, tak, grać nie miałem okazji, ale wydaje mi się, że jest to tytuł, w który warto zagrać, warto nadrobić, jeśli się nie miało okazji odpalić jeszcze w zeszłym roku. Co by tu jeszcze? Cuphead może Cuphead, teraz. Tak, to jest bo... chyba jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy tytuł tego, mies... Boże, tego roku, który też został nominowany do nagród Steama w kategorii, z tego co pamiętam, sobie zapisałam, Best Soundtrack i Even Better Than I Expected, czyli bardzo się fajnie zaprezentował muzycznie, co jest, oczy... to jest, co jest w zasadzie oczywiste, bo no, muzyka tam stała na naprawdę wysokim poziomie, podobnie też grafika, no i rzeczywiście, myślę, że nikt z nas nie spodziewał się takiej gry. To znaczy, wydaje mi się, że um, no, przekrój graczy na Steamie jest dość um, nietypowy, albo o, jakby to ująć, żeby nikogo nie obrazić znowu. <laughs> nie, dobra, nie będę się starał. Po prostu chodzi mi o to, że um, typowy, przeciętny taki użytkownik Steama to... Pewnie dziecko, które gra w cs albo w PUBG i, i mówi, Hmm, wszyscy moi ulubieni YouTuberzy grają w tego Cupheada. Ciekawe co to jest, nigdy o tym nie słyszałem i dlatego zagłosuję w kategorii Even better than I expected. Ale wydaje mi się, że nie do końca no, się tak było, bo, śledziłaś, miał... bo ja na przykład śledziłem i od samego ujawnienia tego tytułu na E3 postępowanie devów i tak dalej i rozwój tej gry, no szczerze mówiąc, no nie dało się nie przewidzieć tego, że będzie to hit. Nie sądzisz? No z drugiej strony to oczywiście dosyć duży hype się budował wokół tej gry, chociaż się wyciszył po tym jak y, tą datę pr no, premiery tak, przesunęli tak, dosyć, dosyć sporo, to wtedy tak myślę, no zrobiło się cicho i nie bardzo się ludzie tym interesowali, bo ta gra była pierwszy raz Ogłoszona w roku 2013, tak że to, no to był spory czas, to był 5 lat temu już teraz. Mm. Więc y, naprawdę, jakby ten hype miał swoje wzloty i upadki, ale. Tuż przed premierą ucichło? Dużo, dużo tak. ucichło. Ale myślę, że potem właśnie, jak on się jednak pojawił na Steamie, ten Cuphead i pojawił się w tej main capsule mm -hmm. na tymie, to ludzie stwier stwierdzili, że aha, no tak, ja na tą grę czekałem. Pamiętam, to jest ta gra z tą śmieszną grafiką. Muszę to obczaić, no nie? I od razu tysiące memów, gifów ten na Naingagu i na Reddicie. Także no, ogromny sukces w bardzo krótkim czasie odniosła ta gra. Chociaż tak jak mówiłam, no jest to gra specyficzna i nie dla każdego. No tak. Nie bardzo na przykład yy, dla mnie była, bo się bardzo irytowałam. Niestety, gry takie trudne wzbudzają we mnie bardzo duże pokłady agresji, i nie zawsze jest to bezpieczne dla otoczenia, więc nie udało mi się kapcheta jeszcze przejść. Ja sobie go dosyć dawkuję, bo, bo już rozwaliłam jedno biurko, więc naprawdę. Co ciekawe, wystarczy. Cuphead, mimo że oprawa graficzna, styl, pomysł na grę stoi na dość wysokim poziomie, twórcy nie żyłowali tej ceny, nie sądzisz? Że ta gra w dniu premiery kosztowała jakieś 80 zł na polskie. Teraz ta cena spadła i, i wydaje mi się, że jeśli jeszcze nie graliście... Nie kupiliście Cupheada do tej pory, to jest to chyba dobry moment, żeby dodać go do biblioteki Steam. Nie sądzisz? A jest 40 tak. zł było. No, nie, no oczywiście tak. warto chociażby, żeby zobaczyć, jak ta gra wygląda i stwierdzić, że to jednak nie dla nas, ale zapoznać się z tym Albo Chyba, żeby odżyć no, ją raz przyszłym z przyszłym no. Albo z na, kolegami. Właśnie, na couch clubie. Wydaje mi się, że właśnie to jest gra lepsza do grania razem niż osobno. W sensie, no wiadomo, dwie osoby raczej mają większe szanse, żeby popełnić błąd i umrzeć, ale przyniesie to więcej fanów niż grając samemu i wkurzając się przed kąpem. Tak, może właśnie gdybym ja grała z kimś, to może te pokłady agresji tak mniej by się no, uwalniały, dokładnie. może to większa przyjemność by wtedy, większą przyjemność bym z tego miała. Przechodząc dalej, może do gier bardziej dziwnych, już, <laughs> albo nie, jeszcze zanim przejdziemy do gier bardziej dziwnych, to ostatnia gra bardziej normalna, ale też bardzo trudna, czyli Hollow Knight. Grałeś albo oglądałeś? Mm. Nie. Hollow Knight jest to platformer, który jest również grą bardzo trudną, mówi się na niego taki A, mały o to, o to, o to. Dark Souls, ponieważ też właśnie błędów za bardzo nie wybaczał. Progres się nie zapisuje w grze, czyli jak umrzemy, no to tracimy wszystko, czego sobie gdzieś tam nie zamyszkowaliśmy. Oczywiście możemy potem wrócić do tego samego miejsca i tego naszego ducha jakby pokonać i wtedy odzyskujemy cały lód. No ale czasem jest to trudne, jeśli dodniemy w bardzo jakimś niefajnym miejscu. Mi się raz zdarzyło ducha swojego stracić gdzieś nad kolcami, gdzie po prostu nie byłam w stanie go dosięgnąć i straciłam bardzo fajny lód. No co niestety też znowu te pokłady agresji. Te pokłady agresji się tam znowu budziły. Ale gra była przepiękna pod względem wizualnym. Zresztą pewnie jak sam widzisz, no teraz Paweł sobie sprawdza, jak wygląda Hollow Knight. Wszystkie lokacje były malowane ręcznie. Ponadto jeszcze, czego już teraz nie zobaczysz, ale może potem usłyszysz, soundtrack też stoi na bardzo wysokim poziomie. Był super dopasowany do tych lokacji i, kurde, czasami sobie po prostu tak zatrzymywałam sobie tą grę i tak sobie tą muzykę zostawiałam na chwilę i robiłam inne rzeczy, bo po prostu to brzmiało pięknie. No i rzeczywiście było wymagająco, ale też tak czuło się tą uczciwość tej gry, że to. To są twoje błędy, że to jednak się trzeba troszkę postarać. Nie było tak trudne, jak w kaphedzie według mnie. Myślę dlatego, że myślę, że dla fanów takich gier trudniejszych jest to pozycja obowiązkowa. A teraz chcesz. Coś ja jeszcze powiedzieć? chciałem dodać, że w ogóle w 2017 <coughs> można było zauważyć ten trend, że na rynku pojawiło się nagle sporo e, gier tego typu. Mieliśmy Hollow Knight, Cuphead, mieliśmy Dead Cells, które oh. wiem, jakoś pod koniec zeszłego roku wyszło. Mieliśmy to zrecenzować, ale jakoś to leży, bo nikt tego nie chce ruszyć, bo <grym> to i kolejna, ta sama gra, w sensie czy naprawdę gry z, z, są tworzone po to, żeby się męczyć przy nich? To jest właśnie to jest ten problem, który myślę, że byłby nawet dobrym tematem na no jakieś oso osobne, tak co... osobną pogadankę, ponieważ według mnie ta troszeczkę taka mania tych trudnych gier to jest ta pozostałość po, po tych coinopach, po tych grach arcade'owych, gdzie rzeczywiście te gry były tak podkręcone, ta, ta trudność, żeby no wiadomo jak najwięcej wyciągnąć monet z naszych kieszeni. Teraz już to nie jest potrzebne, bo grę kupujesz w całości, więc to no nie musicie karać. Więc wydaje mi się, że tak podkręcona trudność jest troszeczkę formą masochizmu e, ale oczywiście rozumiem zdania przeciwne natomiast mu, nie, nie chcę się w to na razie zagłębiać bo rzeczywiście to jest, to jest temat, o którym mogę pogadać trochę jest dłużej kolejny rak Prosto. a przechodząc do gier dziwnych mm, tych też było sporo w tym roku, naprawdę było sporo i bardzo mi się to podoba, bo ja <laughs> uwielbiam dziwne gry więc idziemy w tym kierunku to, to jest to, co chcę widzieć e, zacznijmy może od najdziwniejszej czyli everything. To Myślę, że to rzeczywiście chyba takes the cake, bo o co w tej grze w ogóle chodzi? Nie ma konkretnego celu. Ciężko jest powiedzieć, że to jest w ogóle gra. Ciężko jest powiedzieć, o co, o co, co próbuje w ogóle powiedzieć to dzieło, ten produkt. Natomiast bardzo i tak wciąga. I śmieszne jest też to i to się takie przekorne dla całego medium, że zostawiając klawiaturę, nie grając w ogóle po prostu Zostawiając wszystko tylko patrząc w ekran, gra zaczyna się w pewnym momencie grać sama. I jak się zablokujemy w, w jakiejś sytuacji i nie wiemy już, gdzie mamy nie zdążać o co tu jeszcze, co jeszcze można zrobić. To w tym momencie gra przejmuje stery i nas tak trochę doprowadza gdzieś tam dalej, głębiej, w jakieś bardziej popieprzone miejsca. Było to dziwne, było to fajne. I. Bo wrażenie robi jakby skala tego w ogóle mm. przedsięwzięcia. Jeszcze chciałam wspomnieć, co mi się wydaje bardzo ważne, że jest to pierwsza gra, która była nominowana do Academy Awards, czyli. Jest to tak naprawdę właśnie pierwsza gra, która może dostać Oscara, która ma realną szansę dostać Oscara. Przekonamy się to później w tym, o tym później w tym roku, czy rzeczywiście tego Oscara dostanie. Natomiast nawet jeśli by nie dostała, to już sam fakt tego, że została nominowana w kategorii e, Animated Short Film, to już robi wrażenie. Dlaczego akurat film? Dlatego, że nominowany został trailer do gry, który właśnie jest e, takim nagraniem tego, jak gra się sama grała. Czyli ten moment, kiedy puszczamy klawiaturę, został nagrany i yy, ten trailer jest naprawdę piękny. I piękny jest też soundtrack. Warto sobie to sprawdzić, yy, o czym mowa, bo no, jak widać na jurorach, na jurorach zrobiło to spore wrażenie. Yy, generalnie znasz Everything, prawda? Tak, tak znam, oglądałem, czytałem. Yy, no cóż, no, życzę jak najlepiej tej produkcji. Myślę, że. No jest to dość spory kamień milowy w dziedzinie gier, jeśli chodzi właśnie o nagrodę Oscarów. Tak? Mam nadzieję, że otworzy, ten tytuł otworzy drzwi kolejnym grom, które będą doceniane ze względu na ich artyzm. Które dotychczas, dotychczas były dość pomijane przez filmowców i ludzi spoza branży. Ja mam nadzieję, że w końcu jakoś te gry e, przebiją się do starszych odbiorców, e, mających się za bardziej dojrzałych i, i zbyt starych na gry komputerowe, które są dla głupich dzieci. Tak. No tutaj właśnie Everything nie postawiło na rozrywkę, a bardziej na taki eksperyment, jakiś taki statement, i to im wyszło. Sama grywalność już jest bardziej y, kwestionowalna, ale i tak warto y, chociażby zobaczyć ten trailer. Nie mówię kupować gry, bo rzeczywiście nie może, się, może się to nie spodobać w, wielu osobom, ale trailer jest y, warto obejrzenia, jest na YouTubie. Kolejna dziwna gra. Y, to jest Kindergarten. Ta gra jest naprawdę popieprzona chodzi tam przede wszystkim o to, żeby przetrwać jeden dzień w przedszkolu. Dzień, który powtarza się wciąż tak samo. Jak w dnie świsteka. Co tak, nie? to jest taki dzień świsteka, że przeżywamy poniedziałek w przedszkolu. Myślę, że każdy ma z nas w głowie taki straszny przedszkolny poniedziałek. Ja na pewno mam. Paweł, czy ty też? Ja również, robił? naprawdę. przedszkole to jeden z cięższych okresów <noise> tak. w moim życiu. Nie wiem jak w twoim, ale... Było tak trudno, tak ciężko. Potem już było tylko Widziesz łatwiej. Idziesz do i możesz zginąć. Właśnie, tam możesz zginąć na tyle sposobów <noise> w kindergarten, że to jest niesamowite. Możemy zostać zastrzeleni przez dyrektora, możemy zostać na przykład e, dźgnięci nożem przez naszą dziewczynę przedszkolną, możemy zostać otruci przez e, panią w kafeterii, możemy zostać uduszeni przez woźnego. Jest bardzo dużo sposobów i w zasadzie trzeba przejść przez nie wszystkie też, żeby e, w pewnym sensie progresować przez grę, ponieważ Tutaj wykmieniamy, o co chodzi, metodą prób i błędów. I nie ma jednego konkretnego poprawnego przejścia gry, tylko po prostu musimy zdobywać różne znajdźki, różne itemy, które zdobywamy, przechodząc na różne sposoby gry. No, wydaje to się skomplikowane, ale wystarczy takie, żeby szybko o co chodzi. I myślę, że też jest to w zasadzie trudna gra i może też frustrować po pewnym czasie. Ale, ale kurczę, nie wiem, mnie to tak ciągnęło strasznie, tak po prostu, żeby wykryć, o co w ogóle chodzi i dlaczego ta szkoła jest taka dziwna. Bardzo to było fajne. Znasz pewnie to, nie? Tak. Kindergarten, nie? Generalnie było super. Z kolejnych dziwnych gier dalej lecimy. Dwie takie... Mam takie dwie... <śmiech> <śmiech> ...dating simul simulatory, które po prostu muszę o nich opowiedzieć. Pierwszym jest Dream Daddy. A Dad Dating Simulator to jest, no tak, pan nazwa wskazuje, po prostu symulator randkowania ojcami. Gry zaczynamy od stworzenia własnego tatusia, tak zwanej datsony, i potem naszym datsonom y, generalnie interaktujemy z. Y, Tatusiami w okolicy. Wybieramy tego jedynego tatusia, który będzie nam tatusiował i z którymi stworzymy piękną rodzinę. Brzmi to głupio trochę, ale ta gra wcale nie jest głupio, taka głupia. No. Głupia, ale prawdziwie. Ta gra jest, jest bardziej prawdziwsza niż myślisz. Ona naprawdę ma sobą wiele do reprezentowania, ponieważ znowu, tak jak Night in the Woods. Tak, i w Dream Daddy generalnie writing gry stoi na super poziomie. Jest po prostu napisana świetnie, poruszająco, naprawdę można się w wielu momentach wzruszyć, e, szczególnie w takich chwilach właśnie trudnych e, e, między ojcem a córką, bo tam też się właśnie pojawiają motywy relacji ojca i dziecka. Tego jakie to jest trudne, szczególnie gdy jeden rodzic jest nieobecny, jak sobie w takiej sytuacji radzić, to wszystko jest w tej grze i jest potraktowane naprawdę poważnie, zaskakująco poważnie, biorąc pod uwagę tą całą oprawę i marketing wokół tej gry, który się wydaje taki dziecinny i nam się wydaje, że po prostu włączymy tą grę i to będzie kolejny hat full Boyfriend. Nie, to jest zupełnie coś innego. Natomiast spora dawka gejozy też tam jest, ale... To, że homoseksualizm, ok, Ale taki właśnie fajny gejozy, taki z jajem, no, ja, mi się to podobało, bo to było takie po prostu bezpardonowe. To, nie, ba, nie bawili się wiesz, jakieś półśrodki, tylko to jest po prostu, to jest gra o randkowaniu tatusiem z tatusiami i albo z tym dilujesz, albo wyłączasz. Tak to właśnie wygląda. Koniec kropka. Po prostu nie. Bank. Właśnie, bęk bez mitygowania się, i to mi się w tej produkcji spodobało, właśnie. Okej, okay. co tam zostało na Twojej liście? Bo ja już tak. Dobra, ostatnia rzecz, ostatnia rzecz. W głowie, o czym by to jeszcze powiedzieć, bo w sumie nie zawarłaś na swojej liście chyba z tego, co widzę, żadnego, podkreślam, żadnego polskiego indyka. Co, Co za... się z nimi dzieje? Zaraz, zaraz. Nie ma, umierają. Jeszcze może być o Doki Doki, bo to jest też gra, która mnie poskładała pod koniec roku. Doki Doki Literature Club to jest gra, która jest jednocześnie swego rodzaju foreshadowingiem gry horrorowej, która ma nadejść prawdopodobnie w tym roku. Gra się nazywa Project Libitina od studia Devito Team. Też sprawdza. Nie ma jeszcze żadnego nic. nic na jej temat. Oprócz jednej strony www.projectlibitina.com, która i tak nie była, która jest ukryta w grze, w plikach gry. Um, udało się graczom rozszyfrować um, w bardzo dziwny sposób, właśnie nazwę tej strony. No, tak, no jest to chore po prostu. No, sama strona też nie mówi wiele. Bardzo. Um, jest to tajemnicze generalnie. O Boże. No, po, Polecam zobaczyć tą Szalone. scenę. tak. Zdecydowanie. Zrzucimy no, ją, ją w opisie, się... tak. A e, cała gra zaczyna się jak taki, jakiś typowy, nie wiem, mogą typowe dating simulatory, ale podejrzewam, że właśnie tak, że jest słodziutko, e, tak uroczo. E, poznajemy w klubie literackim e, cztery dziewczyny, i z tych czterech dziewczyn możemy z trzema randkować. Musimy sobie jedną wybrać. I z nią jakby stworzymy związek, ale w pewnym momencie grać zaczyna psuć, coś się dzieje nie tak, wszystko się y, zaczyna y, robić dziwnie i w pewnym momencie. Bang. i bang. Tu tniemy, nie mówimy, co się nie dzieje. Nie mogę już powiedzieć, co się dzieje dalej. Powiedziałam, co <grym> się dzieje dalej w mojej, w mojej recenzji, ale jest to oczywiście otagowane spoilerami, także na pewno się nie natkniecie na to, jeśli nie chcecie się na to natknąć. Natomiast. W pewnym momencie zaczyna się robić bardzo mrocznie, coraz mroczniej, a w końcu y, gra po prostu kwestionuje sama siebie. Y, jedna z postaci zaczyna tą grę w ogóle y, całkowicie psuć, usuwać inne postacie, robi się z tego niezbyt poprzedzony horror, i w środku w tym horrorze są właśnie pochowa pochowane wskazówki odnośnie tego Project Libitina. Y, postacie z tej gry okazuje się, jak też. Y, Game Theories udowodniło w swojej analizie tej gry. Postacie z tej gry to tak naprawdę przeniesione AI właśnie z Project Libitina. I główny antagonista w Doki Doki jest tak naprawdę głównym bohaterem Project Libitina. A jedna z postaci jest właśnie tym złym. Pojawia się motyw trzeciego oka, który wzbudza żądze krwi i pojawia się też tajemnicza, tajemnicza książka Portrait of Markov. Generalnie, no po prostu, zachęcam do zapoznania się z y, wszystkim na temat tej gry. Tak, zdecydowanie wszystkie sekrety zawarte w plikach gry, w samej grze, wszystkie easter eggi, to wszystko jest bardzo ważne. Wszystko robi wrażenie, jak bardzo było to przemyślane, jak bardzo darmowa gra była przemyślana do tego stopnia, że ludzie potem kupowali fanpaki będąc pod, wraż pod wrażeniem tej produkcji po prostu jako, jako takie uhonorowanie yy, dzieła yy, The Vito Team i to jest wszystko jeśli chodzi o, o chyba moją listę okej, okay, okej okay. to powiedzmy teraz coś na temat polskich produkcji bo było ich w tym roku sporo, nie wiem czy wiesz czy pamiętasz Beatcap. Tak. Arkajka. Powiem tak, zaczniemy od tego bitkapa. Spoko gra, bardzo spoko. Nie powiem, że nie, ale moje osobiste odczucia co do twórców są co najmniej nieprzychylne dla odbioru całości. Ogólnie grą zajmował się Maciej Miąsik. Czyli legendarny polski twórca gier wideo. Jeden z prekursorów gamingu w Polsce, prawda? Dość zabiegany człowiek, prawda? Nie ma czasu na wywiady, na jakieś tam pogaduchy z mniejszymi ludźmi. No, no nieładnie, nieładnie. Ja wiem, że. To... W sensie. To jest gra niezależna, tak? Więc według mnie twórcom powinno zależeć, żeby jakoś tam była ta interakcja z odwiercami. Jest niezależna, więc im nie zależy. No, no nieładnie, nie, nie podobało mi się to. I tak samo. No nie, no, gra odniosła sukces za granicą, tak? na Steamie w większości pozytywna ocena. Z tego, co kojarzę, to Maciej Miąsik ma również w planach tworzyć coś nowego już w przyszłym roku. Ja jednak wolałbym, żeby skupił się na byciu bardziej ludzkim dla ludzi, którzy chcą wspierać jego produkcję, a nie tylko bum, tworzę gra, olewam fanów. Nie sądzisz? No myślę, że wa warto by było, gdyby jednak troszeczkę więcej interakcji było tutaj z polskimi fanami, bo z tego co dało mi się zaobserwować, polscy Zaki, fani potrafią być bardzo oddani, potrafią bardzo Dokładnie. się zajarać jakąś produkcją. Do tego jeśli mówimy na przykład o interakcji z zagranicznymi dewami, to sprawa ma tu zupełnie inne oblicze. Oni sami chcą rozmawiać, sami chcą wywiadów, sami chcą po prostu dowiedzieć się co sądzimy o ich produkcji, a nie Robić jakieś foszki, nie sądzisz? To nie powinno tak wyglądać. Dlatego fajna gra. Kiepski PR. Ś średnia szanuję. Eee, jeszcze koledzy. właśnie, jak już mówimy to... o indykach, co jeszcze bym wspomniała o Archaice, tak. która też, bo grom. Przeze mnie obserwowano dłuższy czas. Bardzo się cieszyłam, jak więc wyszła i mogłam sobie w nią zagrać w pełni, bo wcześniej grałam sobie na Digital Dragons chyba 2015, tak? Czy 16? No Kurde, jakoś tak, no, ale bo dawno, wtedy mi się dawno. podobało, właśnie strasznie się wciągnęłam, Musieli mnie potem odciągać z tego komputera, bo inni chcieli już zagrać. No i mm, też się ucieszyłam, że gra w ogóle poszła na moim mam komputerku, bo ja tylko taki miałam do dyspozycji w tym czasie. I strasznie mi się to podobało, to był taki właśnie spokojny, casualowy, casualowy puzzler, gra logiczna, którą naprawdę warto obczaić, bo jest po prostu zrobiona dobrze. Co jeszcze? Darkwood. Nie wiem, czy miałaś okazję Miała grać. Miałam okazję, tak. W stresie, który... Gra według mnie polski indy kroku. Tak, naprawdę. to jej popieram. Nie, nie ma się co tutaj sprzeczać, czy było coś lepszego, czy nie było coś lepszego, bo bo nie było. Naprawdę świetnie wykreowany horror, survival horror stworzony przez Acid Studio na który czekaliśmy też sporo bo nie wiem, chyba 4 albo 5 lat znajdował się w Early Accessie jakoś tak ogólnie długi czas, bardzo długi czas niektórzy mogli już zwątpić czy ta gra w ogóle się ukaże bo dostawaliśmy co róż nowe update'y, update, 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 ale nie widzieliśmy końca. A w 2017 wreszcie mogliśmy zagrać w pełną wersję gry, w którą miałem okazję pograć, miałem okazję recenzować. Tekst znajdziecie oczywiście u nas na stronie. co mogę jeszcze powiedzieć? Świetny klimat. Świetnie się w to gra. Pomimo formy, bo jednak się wydaje, że jak to jest y, widok taki izometryczny z góry, mm -hmm. to ciężko będzie tak się wczuć w tą postać i w ten świat, skoro jesteśmy tak jakby od niego oddaleni, skoro jest taki dystans. I szczerze mówiąc, nie miałam problem z czuciem się, nawet trochę trochę za bardzo się uh. bałam momentami. Szczególnie jak słyszałam jakieś takie odgłosy w tym lesie, nie wiedziałam skąd to biegające. Po prostu ciarki miałam na plecach, dłonie spocone na klawiaturze. Ciężko było. Tak, ale jaki zarzut mam do tej gry? Do pewnego momentu grało się świetnie, a później już ta trudność była taka, no, dość wyśrubowana, nie sądzisz? A, były takie momenty, że już. Wszędzie byłam w okolicy i do tych miejsc, których potem się musiałam udawać, też chodziłam po raz drugi czy trzeci i troszkę mnie to nużyło. No, taki backtracking bardzo. Tak, dużo backtrackingu ja zajęłam, Ja już oczywiście rzuciłam się na świat od razu na początku, może troszeczkę wbrew zamysłom gry no i sobie wszystko obczaiłam ja tak, Dokładnie od tak razu. samo zrobiłam i później miałem problem, żeby znaleźć tego człowieka-wilka, czy jak, jak on tam był. No, no cóż, no, czasem trzeba iść za rączkę z twórcami. No, um, może i tak, no. Dobra. Ktoś miał jakiś zamysł, to też trzeba go uszanować. Dokładnie. E, co tam jeszcze było ciekawego z polskich tytułów? Serial e, cleaner. Tak. E, kolejna genialna gra. Można by sobie to ją, Można by ją opisać jako mm, sprzątanie po e, Hotline Miami. <laughs> I trochę inaczej graficznie. No troszkę inaczej, ale no tak. Głównym celem gry jest posprzątanie po jakichś tam zbrodniach. Musimy zmywać krew, wynosić ciała, zbierać dowody zbrodni. I unikać policjantów. I unikać policjantów. Tak to mniej więcej w skrócie wygląda. Bardzo wciągająca, klimatyczna muzyka. ładna oprawa graficzna. No i. Kolejna dobra polska produkcja. Może nie aż tak dobra jak Darkwood, ale świetna gra. Również polecam. I też trudna. Też trudna. Um... A jeszcze tak wspomnę Dni Polskich. Zapomniałam o jednej grze, którą chciałam wymienić w, mojej, w zasadzie dwóch grach. Tutaj teraz patrzę. What Remains of Edith Finch była pierwszą grą na naszej stronie, pierwszą recenzją. Napisano przeze mnie. Jest to Walking Simulator, jest naprawdę super. E, bardzo przejmująca historia. E, no, po prostu idealny Walking Sim. I jeszcze taka ostatnia gra tego roku, jak dla mnie wśród takich zajfajnych indyków to jest Gorogoa Jest to z Gra logiczna która jednocześnie, tak jak wspominałam, też w mojej recenzji małem dziełem sztuki. E, bardzo idzie tak na przekór w y, formie y, gry logicznej. I dlatego w zasadzie y, y, warto im po prostu chociażby zobaczyć nawet bez kupowania, żeby y, 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 przekonać się, jak, jakie formy mogą przyjmować tego, tego typu gry, że nie warto. Że, bo bardzo mi się podoba to, że właśnie poszli na przekór tej, tej takiej suchej formie zagadek logicznych. Jest to coś zupełnie innego i Cały czas takie miałam w głowie pytanie, czy tak się da w ogóle grając w grę, ponieważ było po prostu tam tak magicznie i bardzo pomysłowo. E, tak jeszcze tutaj przeglądam listę e, najlepszych polskich gier e, z zeszłego roku, ale hmm, ciężko z niej wybrać naprawdę jakieś takie perełki. Obserwer jeszcze można by Observer, coś dorzucić. No. A, mhm. A tak poza tym to chyba tyle. Ale tak czy siak trzeba przyznać, że był to bardzo, bardzo obfity tak. w niezależna produkcja rok. Płodny dla indyków. Zdecydowanie nasza lista indyków jest dużo dłuższa niż lista gier AAA, którą przygotowaliśmy jako lista najlepszych gier tego roku. I nie trwało to długo. Wybranie <noise> tych zaledwie sześciu tytułów um... To co, od, od czego lecimy? Może Zacznijcie zacznę teraz ja od tytułów, które znam, bo grałem. O. Czyli zaczniemy od niewątpliwie mojej chyba ulubionej gry zeszłego roku, e, jeśli chodzi o AAA, Assassin's Creed Origins. Wiem, że lubicie hejtować moją recenzję i lubicie nie zgadzać się z, w ogóle ze stanowiskami, że Assassin's Creed Origins jest dobrą grą, ale jest dobrą grom. Pomimo swoich problemów, to i tak jest dobrą grom. Dokładnie. E, no cóż, Ubisoft zrobił krok w przód. E, jest to zauważalne. Trochę krzywy krok, ale jest krok do przodu Dokładnie. i jest to gra na poziomie. E, na pewno e, no. jest dużo lepsza od swoich poprzedników, co w sumie nie jest trudne, ale była nawet określana mianem takiego. Wiedźmina na pustyni, czy jakoś tak? No jakoś Słyszałam tak. takie określenia. Ogólnie dużo ludzi porównywało Origins do Wiedźmina Trójki, nie dziwię się. Może mieli racji troszkę, ale nadal według mnie Origins to trochę inna gra. Mniej RPGowa, mimo wprowadzenia systemów typowych dla gier RPG. Mm. Nadal Stary bardziej taka kanapowa. Mniej wymagająca niż Wiedźmin. Co jeszcze można by powiedzieć? Troszkę płaska postać mm, tak, asasyna. Tak. To jest mój zarzut. Zgadzam się. Ale no to tyle. nadrabiali twórcy tym, czym, o czym zapominali w poprzednich częściach, czyli e, przykładaniem wagi do e, szczegółów, do tych drobiazgów, które naprawdę wpływały na odbiór gry. No, drobiazgi by, były mnogi pod względem takim estetycznym, ale niestety pod względem e, Takim wydajnościowo graficznym czasami się zdarzały takie spore zgrzyty, typu właśnie eksplodujące wozy, czy tam e, wielbłądy wchodzące pyskiem w ściany, ale no, więcej o tym opowiedzieliśmy w tef, naszym tef. pierwszym e, podcaście, więc może tutaj zostawmy ten temat. I co dalej? E, PUBG, jak to czytają e, nasi e, zagraniczni e, koledzy, gracza. Player Unknown's Battlegrounds. Światowy fenomen. Tak można by to określić. Tak się to określa. Gra, która teoretycznie nie powinna odnieść wielkiego sukcesu, bo jest jedynie kolejnym, kolejną próbą ulepszenia gatunku gier typu Battle Royale. Co było dotychczas powiedziane? Było przecież. The Calling, które zostało skasowane ostatnio, w sensie porzucone. E, gracze stwierdzili, że nie da się już w to grać. Mimo, że był to całkiem niezły, jak na tamte czasy, bo to było już jakieś 2-3 lata temu, e, Battle Royale, pierwsze dokładnie taki sam jak PUBG, 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 e, w sensie założeń, głównych założeń. Co jeszcze, mieliśmy też Daisy jako mod do army, na którym właśnie wzorowali się twórcy. Mieliśmy moda Battle Royale, chyba do army też. Wszystko to w jakimś tam, w jakimś stopniu było. Ale nikt nie miał odwagi, nie miał pomysłu, jak zebrać te wszystkie rozwiązania, dodać jeszcze jakieś swoje i stworzyć naprawdę dopracowane Battle Royale. Tak mi się wydaje, że jest to najlepsza gra w tym gatunku. Obecnie na rynku macie jeszcze Fortnite'a, w którego jakoś nie zachęcam, żeby grać, bo nie jest. Ciekawe, pomysły są nudne i bardzo podobne do Overwatcha i tak dalej. Sama ta oprawa graficzna do mnie nie przemawia, Do a, mnie tak. Pubg to jest to, w co lubiłem grać jak byłem troszkę młodszy. Nawet lubiłem grać w Warzy Nie wiem czy znasz. To tak. Jest podróbka Daisy. Mimo, że wszyscy mówili. Paweł, to gówno, nie kupuj tego. Ale spokojnie i tak sobie w to popykam, bo lubię. bo Lubię być przekorny. Lubię. <taki <taki> jestem przekorny, Paweł. Także Pubg jest dobry, mimo że posiada pewne błędy. Nadal jest rozwijane, mimo że mieliśmy niedawno jego premiera w sensie premiera pełnej wersji. I um, co? No i w sumie tyle można by powiedzieć o Pubgu. Dobra cena na Steamie. Po przejściu na złotówki graczy jest coraz więcej. Ja również zapraszam do gry. Paweł Bissowski. Dokładnie. Dwie gry, w które nie graliśmy, to Evil Within 2 i Resident Evil 7. Obydwie gry w jakiś sposób poruszają tematykę zła. <laughs> No, nie, no. Zacznijmy od Rezydenta. Nowe spojrzenie na serię. Świeżość. Nieco przypomina Outlasta. I co można jeszcze by tu dodać? Podobno bardzo, bardzo straszna gra, bardzo intensywna. nie jest super długa. Dodatki są drogie. Więc, jeśli macie na tyle odwagi, żeby zagrać w rezydenta, na tyle pieniędzy, żeby kupić go ze wszystkimi dodatkami, i na tyle chęci, żeby rozegrać misję główną, tą fabułę główną w zaledwie kilka godzin i męczyć się z dodatkami kolejne kilka godzin, spoko. I... Teraz to tak nie jakby to była zła gra, wiesz? Jak tak opisałeś. Nie, nie, może tak. Ja jestem nią zainteresowany, ale czekam. Aż stanieje. Aż, stanie aż stanie je, jak prawdziwy gracz Cebulak, Polak. Dobra, a drugie, jeszcze że coś opowiesz? Bo wiemy ja tak nie jestem tak. zainteresowany. Jedynka świetna, czekałem na dwójkę, po czym ludzie i recenzenci mówili, że jest nieco gorsza od dwójki. Od, I recenzenci. Tak, zwykli ludzie i recenzenci. Jest to jakiś podział. Zwykli ludzie mają trochę mniejsze oczekiwania niż recenzenci. Zwykle. Chyba, że recenzentom zapłacili, to wtedy Dobra, jest. Dobra, no. Nam na się nikt nie płaci, więc nasze. Na szczęście tak. na... Nasze recenz... recenzje są w 100% szczere okay. i nieza... nieopłacone. No, nie, nie obawiajcie to, się. To jest pewne. Uh, Evil Within 2. Um, co tam było? Uh, otwarty świat. W sensie w miarę otwarcy świat, bo mamy możliwość zwiedzania jakiegoś większego terenu, miasteczka, wykonywania tam misji, jak było, podobnie jak było w jedynce, tylko teraz otwarcy świat. Polepszona grafika, więcej nie wiem, bo chciałem sobie zostawić to na później. W sensie, żeby sobie kupić, ograć i dopiero wtedy wam opowiadać. Nie lubię, nie lubię czytać i się nastawiać, bo to jest najgorsze co może być. No trzeba podejść do tego na pewno ze świeżym umysłem. No dobra. E, Ja tak robię. Dopiero potem czytam recenzję, żeby ewentualnie sprawdzić, jak, co inni ludzie sądzili. Dokładnie. To teraz przejdziemy może do takich dwóch e, krapów tego roku. E, jeden krap będzie Indykiem. Drugi będzie e, grom AAA. E, no jeśli chodzi o AAA, -a, to pewnie się możecie domyślić, że naszym honorowym krapem będzie Mass Effect Andromeda. Tak um, czy musimy mówić o co chodzi? Może jakieś takie blopersy wstawimy w tyle, o co tu chodzi. No, Że jakieś mordy wykrzywione <grym> i tak dalej. No, no tak było, tak było. Generalnie większość postaci w Andromedzie wygląda jak y, ja bardzo rano, więc <grym> nie wiem, czy w ogóle właśnie więcej trzeba mówić na ten temat. No, A jeszcze przy okazji, tragedia. przy. przy Triple tragedia. Przy AAA -ach, można wspomnieć tutaj o Batwyspręcie Dwójca, który wywołał światową e, falę e, hejtu na e, hazard w grach. Skrzynki z lutem. W ogóle wszystkie państwa nagle zaczęły krzyczeć: ej, 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 nie można tak. Nie, nie, nie. Tu nie ma podatku. Dajcie nam też zarobić. No, niestety nic z tego nie wyszło korzystnego dla nas, graczy. No, ale gra szybko została bardzo mocno Przeceniona. Y, Ostatnio chyba kosztowała 100 zł. Co jeszcze? No, twórcy próbują jakoś się... Pokazać z lepszej strony, wprowadzając możliwość pokolorowania w Darta Wejdera na różowo. Nie <laughs> o, jak słodko, jesteś świat jest uroczy. To jest dobry pomysł, żeby odzyskać twarz. No. No. Jedynym sposobem, żeby odzyskać twarz, było wycofanie skrzynek tego raczej. A nie, no wycofali na jakiś czas. Nie wiem, czy nadal to nie jest wycofane, no ale wiesz, jak to jest. Wrzucasz grę, chcesz na niej zarobić, i nagle, o, oj, a chyba komuś się to nie spodobało, to może wycofamy jednak te skrzyneczki. No. Eee, dobra, przejdźmy do krapa w indykach. Tak, bo to ja myślę, że dużo osób się może z nami nie zgodzić. Eee, jestem ciekawa, właśnie. Ciekawe, czy, czy ja też krzyknę, czy ktoś nie się ruszyć, ale takim według mnie największym krapem indyczym tego roku było Hello Neighbor Ohoho, tak jaka to była męczarnia to nie wiem siedzieliśmy tu chyba dwie godziny albo coś takiego i to było o dwie godziny za dużo na tą grę to było męczenie jednej lokacji, jednej zagadki, które, która powinna być. Yy, Intuicyjna, yy, powinna i dużo szybciej rozwiązana. Ciach, następny poziom. Skoro w tej grze jest więcej poziomów, a nie tylko jeden, który musicie rozwalić w. Yy, dwie godziny, trzy godziny... Ale poziomy są w tej grze i tak tylko trzy, więc to też jest szarwujące, jak na taki hype, który tam nie. właśnie Hello Neighbor tworzyło, jak na te wszystkie iteracje, które były tak bardzo rozwinięte, te domy były takie ogromne, tak. miały tyle m, tych tajemnic pochowanych... też, nie? I nagle, kurde, przychodzi ta... ten release i dostajemy takie... takie kówno, takie po prostu nic, takie... jakiś taki skrap, takie, że... takie... Wszystko, co najgorsze było w tych iteracjach, to tak, jakby, według mnie, tam wcisnęli. Nie było tam nic strasznego. Ten sąsiad był po prostu denerwujący i po tak mniej więcej pięciu razach, jak mnie złapał, już przestał mnie w ogóle przerażać i po prostu mnie tylko wpieprzał. Ani to nie był horror, ani to nie była jakaś gra logiczna. Było takie nic. Skończyło się tak kompletnie bez sensu. Każdy zresztą. Jakby etap się kończył dla mnie tak bez sensu, szczególnie ten z trampoliną, gdzie mm -hmm. po prostu przeskakuje przez płot. W sensie, no wiadomo, można było skorzystać z innego rozwiązania, tak, ale akurat wtedy wykorzystaliśmy ale że trampolinę. z To było głupie, to było głupie i patrzy na mnie ten jakoś... I tak... Hmm. 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 I jakiś taki koniec, chaos nie? panował w tym no, wszystkim, I czasami jak umieraliśmy, to lądowaliśmy gdzieś w jakiejś onirycznej e, lokacji, której też nie wiadomo o co chodzi. nie no, wiadomo, chodzi, że niby jakieś backstory, że ten sąsiad miał rodzinę, miał córeczkę, która zmarła prawdopodobnie i w ogóle, ale czy naprawdę powinno nas to obchodzić w tego typu grze? Znaczy, no, mógłbym je to obchodzić, żeby to zostało przedstawione w, w ciekawszy sposób. sposób, bo to właśnie, no bo w ogóle nie, spójne... E, i było po prostu denerwujące. Mieliśmy przerywnik yy, fabularny w momencie, kiedy byliśmy najbardziej sfrustrowani po kilku oh. deadach. No, czy tak powinna zostać wprowadzona jakaś historia? No nie wydaje mi się. Myślę, że zamysłem było to, żeby dać sfrustrowanym graczowi właśnie chwilę takiego odetchnięcia, ale dla mnie to nie było hmm. odetchnięcie, tylko po prostu jakby potęgująca y, irytacja. No i właśnie patrząc na tego płaczącego y, w płaczącego sąsiada, no nie wiem, na korytarzu szpitalnym, zgaduję, stwierdziłam, co mnie to gówno obchodzi, <śmiech> <śmiech> dlaczego on płacze, bo w żaden sposób wcześniej nie została jakoś tak ustanowiona relacja moja z tym e, sąsiadem i to, dlaczego on mnie w ogóle nie, obchodzi. Konie. I no nie, nie trzymałeś to nie kupy, ni dupy, po prostu dla mnie to... Nie było to czego oczekiwałam. A teraz jeszcze tak nie wiem, czy śledziłaś um, fanpage Hello Neighbor. Nie śledziłam. No, to jest dopiero żart. Twórcy jest... cały czas wrzucają jakieś śmieszne gify, śmieszne obrazki, że u nasza gra jednak nie jest nie? <laughs> Komentarze prawie zero. Ludzie nawet nie mają siły, żeby mówić twórcom, że no, nie podoba się ta gra. Na początku widziałem, że w komentarzach bardzo dużo było hejtu bardzo dużo ludzi mówiło, że no ta gra nie wyszła. Później nie wiadomo czy te twórcy usuwają te komentarze może, albo ludzie się znudzili i już no brakuje jakiej, no jakiegokolwiek odzewu. Nie? nie ma nawet co gadać w tej grze, po prostu ona jest taką pustą taką. No, no nie na, na miejscu o, tiny build, tak, bo oni to wydawali, nie wiem czy też tworzyli, nie, nie pamiętam. No, spuściłbym głowę i zapomniał o tej produkcji. Zajął się chociażby Party Heart 2. O, to Wychodzi też cytało. na długo. Tak. Chyba. Zróbcie to ja to dobrze, bardzo prosimy. O to. Nie wiem, jakoś nie, nie przemawia do mnie ta nowa konwencja, ale dobra, to zostawmy sobie na później. No to chyba wszystko na tak. dzisiaj, tak? No to dzięki mówili do Was Kamila i, I Paweł. Do usłyszenia wkrótce. Cześć. .